nie! Zamknij ryj! Muszę wyjść z roli! Trailer GTA 6 wyszedł! Nie robimy! Oglądaj! Wow! 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 To see it. Do you know why you're here? Bad luck, I guess. Mówiłem! Mówiłem, kurwa! Yes! 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 A wy mi wierzyliście! Krokodyle! Ona kupa tam trzeba, stary! Nie! Jedynaście lat! Well, look who's back! Wiedziałem, że ta kredka jest i... This is by sticking together. Unity. Trust. Ja kiedy? Zaczna lata! Dobra, kur, przeczekam, przeżyję. Stary, jeszcze raz! Jeszcze raz, to oczekiwania. Lucia, do you know why you're here? Bad luck, I guess. No nic, będziemy się do Miami przynosić panowie. Jeszcze raz! Lata? Tak. Dobra. To się dożyjemy. Przeniesiemy. Łoś, jest śmigłowiec, mówiłem, zobaczyłem tylko te samochody, wiedziałem, że tu jest szóstka, bo były przerobione. Ja ale pokczam, tu to wszystko, ja patrz jaki pitek, ja patrz do tego pitka, nie? Widzisz go jak on biegnie, fajny taki, patrz na niego. Jaki fajny. I zobaczyłem tylko ten port i mówię, to jest port w stylu Rockstar. Wiedziałem, bo już go w piątce widziałem, ale nie tak dobrze zrobionego. Ja pierdolę, boję wszystko to. Nie, te łódki. Ale stary, jak to wygląda, te budynki. Ja już po samych oknach wiedziałem, stary, że to musi być to, bo oni tak to robią zawsze. I tutaj zobacz, gościu nagrywa tego samochodu. Chcę kupić mapę. Wow. Nie ma. Dobra. Wow, śmigłowiec policyjny, coś ala getto z ośki z tych, z balasów, to tak wygląda. Na chuj mi to. Jest te auto z wysokimi kołami. W sumie w takim razie ja się oddać. Ale pok. Nie wiem, komu dałem. Nie pierdol, zaszczy po tym. Nie. Szampany niesie, ty piara, zobacz jaki ten ma szpilki fajne. Nere. Ja make it rain. Nie wiem, muszę pisać w ogóle. Na szyjniki, jakie ładne zrobione, człowiek, patrz jak to wygląda, nie? Na roleplayu, człowieku, podchodzisz do takiego typa i mówisz, uuu, is that ballgame, is that what happening, fucking motherfucking BM. Kurwa, to otwórz mi. Po tym wiedziałem od razu, zobaczyłem tylko ten samochód na zwiastunie, to. Wszystko się zgadzało, mówię, takiej mapy nie mam, mieć. I nikt tego nie przerobił, a po tym jak tutaj ziomek stoi, kurwa, czapka leży, idzie sobie typiara, chłopie, Miami, Vice City, ja. I po tym też widziałem, bo widziałem liki mapy, w internecie, widziałem liki, oglądałem. Sprawdzałem, no byłem tam na Twitterze i w innych miejscach też byłem i widziałem ten kawałek mapy,
I mówię, o, to w sumie wygląda tak, jakby Rockstar to mógł zrobić, bo oni mają takie głupie pomysły. Było to jakoś logicznie rozłożone. Patrzę na ten zwiastun, który zlikowali. Wy mówiliście, że to nie ten zwiastun, a to ten był. I już wiedziałem, i już wiedziałem. To mi oddaj. Ja stary, ale ma wisior. Wiesz? Chyba tyle z tego było. Krokodyle są stary i można je łapać. Ja. Nie, to już w ogóle jest kosmos. Typiara twerkuje na dachu, rozumiesz to? Ja, jaki to jest flex. Ta gra, ma krokodyl wchodzi do sklepu. Ale będą napady na sklep. Policja. Dobra. Nie, osadzę po prostu. Bodycam. Heinel już tam jest. Jebany się dostał szybciej ode mnie. W mojej urodziny trailer dali, zajebiście. Znaki, to wszystko. Nie, no to musiało być GTA, stary. Ale to Ameryką. Od tego tak śmierdzi Ameryką. Nie, przewinąłem jeszcze raz. Dobra, na początku, kogo by to interesowało. Oto stratka, tu pach, 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 ale światełka. Moje shadery w GTA 5 aktualne, to sobie balona robią do tego. Ja mam. Dobra, to ja też idę. Nara. Nara, nara. Jak to wygląda? O, ale zajebiście. Mam dzień dziecka, nie? Tak, więzienie jest takie duże. Zobaczcie, jak to musi być daleko od tego. Że jak tu się otwierają te drzwi, to jest jak z 1/3 lotniska w Sandy Shores, nie? Taka odległość od tego drzwi do tamtego. You see it. Ja, jaka ona jest ładna. Do you know why you're here? Bad luck, I guess. Ja, jeszcze raz ta scena. Zobacz, delfiny są, skaczą, orki. A plaża, stary, nie no, hit, jak chuj to jest, nie? Ja, to jest wielkie. Tutaj ładnie, drzewka, wszystko pięknie. O Jezu, o Jezu. Ojo, jak to wygląda. Ja, stary. Mniej więcej tak wyglądało miasto w GTA 5. Tu, widzisz to? Ten kawałek? To było centrum. Teraz centrum jest 2,5 raza większe, minimum. Znaczy 2,5 raza same te wieżowce, nie? Wow, tutaj ta przestrzeń, która musi być wielka, tam jest jakieś jezioro. Są znowu poduszkowce, fajnie. Patrz, krokodyle normalnie, jakieś jelonki, kaczki, te flamingi, kaczki, kuny, jeloty. Tutaj śmigłowiec ten, który na wodzie ląduje, który był zawsze w GTA. Tutaj jest Volatus. To jest chyba Volatus. Jezu, jak to wygląda, dobrze. O ja. Ojejku. No, to jest, to miejsce jest po prawej stronie mapy ogólnie. Tam w lewo są te wszystkie budynki, tu się to kończyło. I po prawej stronie to wygląda tak. I za tym jeszcze gdzieś tam jakiś wieżowiec stoi w tle, stary. Jeszcze gdzieś tam jakieś wieżowce są. Pieniążki latają, patrzcie na to. To jest super woli, to ta. A tutaj te siano, powiesz wszystko, jakie detaliki, pach, pach. Burdele lepsze niż w cyberpunku. O. Tutaj to jezioro, które było widać kawałeczek. Tutaj jest jakieś przejście z autostrady.
jakieś bramki są, chuj wie o co chodzi. Patrz ile tu jest przestrzeni, stary, to jest jak GTA 4. Te wszystkie takie mola, ja... Tutaj policyjne samochody są? Tak wygląda, jakby miały numeru na dachu, ten miał no, przynajmniej. Jachciki jakieś, pach, pach, pozdro. No, no po tej scenie od razu wiedziałem, jak zobaczyłem tylko to na tym wycieku. Tylko ten samochód widziałem. Potem popatrzyłem na ten i mówię, nie, to nie jest GTA 5. Te auta w GTA 5 tak nie wyglądają. Kreskę Rockstara było czuć od razu, nie? To nie jest Ferrari, to są samochodziki, patrz tutaj. No nie, no patrz, Rebla stoi nawet, Granger. Tu jedzie kolejny Dominator trójka. Tutaj jest ten, Hellfire. Tutaj jest Vestra. Albo Vaca, nie jestem pewny. Tak, albo Nizer tutaj jest, tak, to ja wiem. Tutaj jest ten klasyczek. On się nazywał na T. Nieważne. Człowieku, w to. Tutaj się nic nie dowiedziałem. Łódki są. Ciekawe, czy to pływa, nie? Ten jachcik na przykład, czy pływa? Ten na pewno. To pływa. To wygląda, jakby płynęło. Taki wielki jacht będzie można. Albo taki. Patrz, to wygląda, jakby płynęło. To jest w ruchu. To. Normalnie pływające kontenerowce. Stary, zastawka, uciekając przez jakiś wąski kanał kontenerowcem, rozumiesz? Zastawka wodna. Ja. Tutaj jakieś tereny bagniste, człowieku. Porywasz kogoś i wypływasz łódką tutaj na te wysepki i chuj, co siedzisz. Tutaj most jest niedokończony i po nim będzie się dało skoki robić. Czyż jakie wyścigi tutaj będzie na tym moście, hopie. Wyobraź sobie 40 osób na start wyścigu tutaj. Pierwsze skoki, pa. Tu wszyscy wypadają do wody, wszyscy w trawie czy będzie strzelał, ja. Ciekawe, czy kustomizowanie postaci kobiecej będzie miało właśnie jakieś powiększanie ust, stary. Zmiana fryzur to na pewno. Po prostu. Trochę przypomina to GTA 5, nie? Generalnie, ale to zawsze, bo to jest kreska rockstarowa, to oni mniej więcej tak robią. Tu jest parking piętrowy. Jest też gdzieś na górze Vice City napis. Tak jakby Winewood. Fajnie. Bo ten jest o wiele mniejszy od tego, który był w GTA 5. Widać rozmiarowo. Ale to wygląda realistycznie. To jest taki stary, że to ten moment to wygląda jak grylę wyjęty, nie? Ciekawe, czy będzie Instagram, czy to jest po prostu z misji jakieś nagranie instagramowe. Stary, normalnie krokodyle będą na pewno i to będą agresywne zwierzęta. Były w piątce pół metu, będą krokodyle. Dobra, gdzie w Ameryce krokodyle występują, widzowie? Czyli Floryda. A jakie miasta są we Florydzie? Na Florydzie? Bardzo popularne. O. Miami. Ale pięknie. Ja pięknie. Wiadomo, że to jest odpalona jakaś animacja i tak dalej. Tak sobie chyba randomowo aligatora nie będziesz mógł łapać, chociaż chuj wie. Ja. Tam i ta scena tak mi się podoba. Jeżeli będziesz mógł normalnie wejść sobie na dach i twerkować, to ja otwieram burdel w GTA 6. O, nawet na dzień dobry, nie? Na dzień dobry. Mogę wziąć wszystkie atencyjne, które biegały kiedykolwiek wokół małpy. Wszystkie biorę i mają mi twerkować na samochodzie, jak będę przed policją. No przecież człowieku. Dużo tego Instagrama jest strasznie. To wygląda, jakby było rzeczywiście z fabułą powiązane, jakbyś był influencerem, takim przestępcą influencerem troszeczkę, nie? To jest kosmos, nie? Ten sklep. Szerifowskie samochody. I to poza miastem. Ej, wszędzie jest ten Instagram. Instagram będzie istotny w tym socjale w ogóle, social media. Patrz, znowu Instagram, nie? Patrz, Instagram. Jakiś ej, co jest, zobaczcie, tutaj ten Monster Truck jest. Jest, jak to się nazywało? Na S. Ciekawe, że tak postaci będą w ogóle ujebane i czy na ciuchę tak będzie wpływało. Sand King 2 tu jest. No, tu jest ten. Tu jest... no
Samochody z GTA. Tu, o, tu jest Free Cla... Nie jest Free Clawler. To, co jest u nas na limitce. Kurczę, pominam nazwę. Maverick to jest, no. Maverick. Blazery są, tak. Zgadza się. Tego samochodu nie kojarzę. Co to jest? Chyba jakieś nowe są samochody tutaj w tym miejscu. To jest nowy samochód. Nie kojarzę, żeby coś takiego było w GTA. Dzieci będą? Ej, czy to są dzieci? Nastolatkowie bardziej. Nastolatkowie. Patrz, znowu Instagram. Look who's back. To koncert jest chyba, nie? Dobrze mi się wydaje? Jakiś koncert, impreza? Ziomek skacze na stół. Ty przesyła 3 złote. Podobno 2025, dlatego że telefon nowy z 77 będą mieli. A. No. Szeryfowie. Dużo szeryfów ogólnie. No. Ziomek z normalnej policji chyba. To jest postać jedna z głównych. Przesyła 3 złote. O nareszcie dzieci w kta. Będzie VDR, obiecuję. O gotówkę trzyma. O k***a jebana mać. F5, bo mnie p***ali. Nie mogę normalnie politować. Well, look who's back. The only way. Ej, czy wy to widzicie? Hellcat szeryfowski. Hellcat szeryfowski od GTA. Tylko widzę jedną rzecz. Tu może i jest zgniecenie i tak dalej, spoko. To bardzo ładnie wygląda, pod warunkiem, że nie jest to scena... Znaczy jest to scena reżyserowana, ale ciekawe, czy tak będą rzeczywiście te kuby pozgniatane leżały, rozrzucone. Na pewno samochody, kolizy zniszczeń nie pokazują jakiejś ciekawszej póki co. Widzicie? Samochód dymi się z niego i tak dalej, ale nie jest jakoś wybitnie powyginany, jakby rozszarpany czy ten. Więc model zniszczeń dalej, taki GTA 5, troszeczkę pewnie ładniej wyglądający. Co to k***a robi Tentacion? Znamy ten motocykl, nie pamiętam, jak to jest Sanchez, to jest kurwa Blazer. Ale to? Ja pamiętam, że to się jakoś nazywało, ale nie pamiętam jak. Cliff Charger, o. Okej. Okay. To jest to, jakiś Dodge pewnie. To też jest Dodge. Bo nie wiem, jak się te samochody nazywają. O, jest ten, jest Comet 2. Ten z poszerzeniami. No to stare, dobre... O, jest... Banshee. Kojarzę ten samochód, tylko nie pamiętam, jak się nazywał. Pieniec. I maselkary. Jest G-Wagon, zobaczcie, jest. Jest ten. Jest. Dubsta. Jest Dubsta, jest. Jak to się nazywało? Dodajemy to teraz chyba z tą metą. Rokoto to się nazywa chyba? Rokoto? Tak, Rokoto. GTA 6 zwiastun jest Magda. No. No ale wyciek i ten. I stali wcześniej. Tak. Trust. Trust. Dobrze to wygląda, w chuj, nie? Mi to takim vibe'em zalatuje... jak się nazywa dupa Dominika Toretto, widzowie? Letty? Zalatuje mi to Dominik Toretto Letty, kurwa. Tak mi to śmierdzi tym. No nie wiem, ma to taki vibe szybkich i wściekłych trochę.